Henryk, podkład! No dawaj, piły! Matko zastrzelonych górników, matko osieroconych, matko matek płaczących, matko uwięzionych, matko przesłuchiwanych, matko przerażonych, matko pozbawionych pracy, matko niezłomnych,
Matko zmuszanych do podpisywania deklaracji niezgodnych z sumieniem. Matko niesłusznie skazanych. Matko prawdomównych. Matko ojców zatroskanych. Matko nieprzekupnych. Matko oszukanych. Matko zdradzonych. Matko. Krzyż był już na terenie kopalni, bo mury były zniszczone, więc tam gdzie ci ludzie zginęli, no więc postawili krzyż. No i teraz przyszło do tego, że no po prostu grodzili od nowa kopalnię, nie? Stawiali nowe mury. Przesunęli ten mur, także krzyż został teraz na zewnątrz, na ulicy po prostu. Przed dyrekcją, bo brama jest po jednej stronie, a dyrekcja jest po drugiej stronie. Vis-a-vis, nie? Więc stanę, przecież czołgi się ustawiły. No i zrobił się, znaczy no, zaczęli strzelać z tych czołgów. Drugie potem helikopter obniżył lot. Na pełnych obrotach taki, no zrobił się taki huk. Jak można w ten sposób czołgiem wjechać na tego, co pracuje na ciebie, człowieku? Jak pierwszy raz poszli na nich, to wycofali się, dopiero za drugim razem niby zaszli strzelać, nie? Nie, drugi raz, bo trzy razy był szturm zrobiony, co za trzecim razem dopiero właśnie padły strzały. Dopiero jak padły te strzały, trupy zostały na miejscu, no to... Poszło hasło, bo... Poszło no nie hasło, no każdy spasował, no bo wiadomo, że no, z motyką na słońce, no jak można iść. Strzelać, no przecież strzelać mogli jak do kaczek. Ja wyszedłem dosłownie z kopalni już po strzelaniu. Po 20:30. Byliśmy, bo na punkcie sanitarnym już zostały te trupy ułożone. Znaczy zostali otransportowani. Położone przykryci tam byli. Zaszliśmy tam z kumplem jeszcze obejrzeć. Poszliśmy się wykąpać, przebraliśmy się. No i wyszliśmy na zewnątrz. No.